Jak ja to mówię, jestem pisarzem seryjnym. Nie stawiam sobie granic. Kiedyś byłam zbuntowaną nastolatką z irokezem na głowie. Utopce to piąta Twoja książka i piąte spotkanie w Lipowie i okolicach. Mhm. Co tam się wydarzy? Tym razem policjanci z Lipowa muszą zmierzyć się z dawną zagadką. Z, ze śmiercią dwóch mężczyzn z roku 1984, która nie została rozwikłana do tej pory. I od tego zależą losy komisariatu w Lipowie. Także, także sprawę komplikuje jeszcze fakt, że podejrzenie pada na wampira. Wieś jest położona wśród puszczy. W związku z tym łatwo jest uwierzyć w tego typu opowieści, bo atmosfera temu sprzyja. Ale oczywiście policjanci starają się dogrzebać i znaleźć jakąś osobę, która za tym stoi. Skąd pomysł na utopce, taką właśnie wieś? E, skąd pomysł? Zdecydowanie ja lubię takie małe, zamknięte społeczności i lubię taki klimat, właśnie dotyczący może trochę takich nadnaturalnych. Wydarzeń. Także postanowiłam troszeczkę złamać konwencję kryminału i troszeczkę zamieszać, dodać tych, tych, tych wierzeń słowiańskich, mitologii słowiańskiej. I w ten sposób w mojej głowie narodziła się ta, ta mała wieś ukryta gdzieś tam wśród, wśród puszczy. Z jednej strony piszesz takie. Dosyć gęste kryminały, mogę powiedzieć, z tej e, najwyższej półki e, te, tego gatunku, ale z drugiej strony, wszystko to właśnie ściągasz do takiej polskiej, malutkiej wsi. I, i co sprawia, że, że ta wieś tak bardzo Cię przyciąga? Myślę, że, że wieś czy też w ogóle mała, mała grupa ludzi, społeczna, to jest jakby taki świat, świat pod lupą i te wszystkie problemy, które normalnie gdzieś tam może troszeczkę giną, ponieważ skala świata jest bardzo duża. Tutaj widzimy je w mniejszej skali, one są bardziej widoczne i w związku z tym możemy na nie zwrócić uwagę. Także to jest interesujące z jednej strony, a z drugiej strony to oczywiście jest kryminał w stylu Agaty Christie, czyli kto Ktoś z tej małej zamkniętej społeczności jest mordercą. Czyli, czyli mamy ten, ten fan taki, jak ja to mówię, z czytania tego kryminału, z szukania tego zabójcy, który gdzieś tam jest wśród tych osób, to nie jest nikt z zewnątrz, to jest ktoś i, i czytelnik ma możliwość odgadnięcia, kto tym mordercą jest. Stworzyłaś bardzo specyficzną bohaterkę Klementynę Kop. Jak to się stało, że w ogóle ktoś taki narodził się w Twojej głowie? E, to znaczy, jeżeli chodzi o Klementynę, to wszystko zaczęło się od wyglądu. E, ja kiedyś byłam zbuntowaną nastolatką z irokezem na głowie i, i e, ubraną e, jak pankowiec, e, może już teraz tego tak nie widać. E, również mam tatuaże takie jak ona. I cały czas słyszę takie pytanie: jak te tatuaże będą wyglądały za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt lat? I jakoś tak zaczęłam się zastanawiać, jak to będzie wyglądało. Mi przyszła do głowy taka starsza kobieta ze starymi tatuażami i wyglądająca dość specyficznie. Natomiast oczywiście wygląd to jest zawsze odzwierciedlenie tego, kim my jesteśmy i co nam się stało w życiu. I od tego wyszłam, od tego wyglądu, ale potem zaczęłam zastanawiać się, co doprowadziło Klementynę do tego miejsca, w którym ona się w tym momencie znajduje. Także tak rzeczywiście na początku był wygląd, ale, ale później cała historia wokół tej postaci, wokół tego wyglądu powstała. A co ciebie doprowadziło do tego momentu, w którym teraz ty się znajdujesz jako pisarka kryminału? To znaczy, rzeczywiście o pisaniu marzyłam od wczesnego dzieciństwa, tak naprawdę od samego początku. U mnie w domu była tradycja czytania przed spaniem dzieciom. Także moi rodzice dużo mi czytali i już wtedy marzyłam o tym, żeby na jakiejś książce się to moje nazwisko pojawiło. Później, oczywiście, chciałam być piosenkarką, aktorką, i tak dalej, jak to z reguły dzieci, ale gdzieś tam zawsze to marzenie tkwiło. No i udało się, więc jestem bardzo bardzo szczęśliwa z tego, z tego powodu. Przy pisaniu motylka pierwszej powieści, miałaś już skończoną czwartą część całej serii. Skąd ta pewność, że one ujrzą światło dzienne? To znaczy, było tak, że już wcześniej z wydawnictwem miałam to dogadane, więc to nie było tak, że ja pisałam nie wiedziałam, czy to się uda. Raczej pisarze nie piszą do szuflady: jeżeli coś piszemy, to chcemy, żeby to zostało przeczytane. Więc rzeczywiście motylek się spodobał w wydawnictwie i po prostu sobie tak to zaplanowaliśmy, że to będzie wydawane jako seria, więc troszeczkę to wydanie motylka było opóźnione w stosunku do momentu, kiedy, kiedy dogadaliśmy się w sprawie tej książki. Mamy piątą część. Ile jeszcze planujesz? Nie stawiam sobie granic. tak Pomyślałam sobie, że będę pisała do momentu, kiedy mi to będzie sprawiało radość I oczywiście do momentu, kiedy czytelnicy będą chcieli o Alipowie czytać. Całe szczęście nadal są zadowoleni, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Więc, więc nie jest tak, że, że to będzie na przykład 10 części, 6 części, 7 części czy 12. Zobaczymy. Na razie pracuję nad częścią szóstą. Często jesteś pytana o to, czy trudno będzie ci się pożegnać z bohaterami, czy ich lubisz, a ja spytam inaczej, czy boisz się porzucić swoich bohaterów? Trudno powiedzieć. Na pewno jest tak, że jak się pisze książkę, to z tym bohaterem się człowiek zżywa. Tym bardziej, że ja piszę moje powieści z różnych perspektyw, i w związku z tym wchodzę tak naprawdę w tego bohatera i jestem tym bohaterem przez pewien czas, kiedy, kiedy piszę. W związku z tym na koniec pojawia się taka pustka, bo kiedy tych bohaterów już nie ma. Ale jak ja to mówię, jestem pisarzem seryjnym, czyli właściwie cały czas piszę. Jak kończę jedną książkę, to już zaczynam pracować nad następną. Czasem ta praca zaczyna się jeszcze podczas pisania poprzedniej, bo oczywiście trzeba pamiętać, że, że to nie jest tylko sam zapis, tworzenie książki, ale także praca nad tą książką wcześniej, nad tworzeniem historii bohaterów czy szukaniem informacji na, na różne tematy piszesz bardzo dużo, bardzo szybko. Jesteś absolwentką psychologii, też wykładałaś psychologię, ale wiem, że już teraz tylko piszesz, masz mm -hmm. ten komfort. Jak wygląda taki twój dzień pisarza? Wygląda tak, że głównie spędzam czas sama na pisaniu, tak naprawdę. Zaczynam od rana, najpierw idę pobiegać, bo jestem wielką fanką biegania, także to mi zapewnia taką higienę psychiczną, można powiedzieć, bo podczas biegu no, zupełnie się wyłączam jest taki reset właściwie umysłu. A potem piszę przez cały dzień z przerwą na wyjście z psem, czy pojechanie do stajni. Eee, no, i do późnych godzin nocnych właściwie to trwa. Także bardzo się cieszę, że mój mąż jest wyrozumiały i jakoś tam toleruje to, że ja jestem głównie zamknięta u siebie. Eee, no, taki specyfika tego zawodu. Wiem też, że lubisz czytać kryminały, nie bez przyczyny je piszesz. Co ostatnio czytałaś? Albo co czytasz teraz? <laughs> Akurat teraz skończyłam dziewczynę z pociągu. To, to jest moim zdaniem, to jest określenie jako thriller. Moim zdaniem to jest bardziej kryminał. A przedtem czytałam akurat Wichrowe wzgórza, więc to nie jest nie, niekryminalna historia. Ale rzeczywiście głównie, głównie czytam kryminały polskie i zagraniczne. Uwielbiam oczywiście skandynawskie, ale uważam, że nasze polskie są równie dobre.